Panie burmistrzu, no, referendum się nie odbędzie. Czy nie odczuwacie... dyskomfortu? Tak. Oczywiście. Oczywiście. Odczuwamy dyskomfort, bo byliśmy przekonani, że jest tak duże poparcie mieszkańców dla tej sprawy, że dla nas sprawa nie podlegała dyskusji. Tak? Mieliśmy duży zapas głosów na listach popierających właśnie referendum i liczyliśmy, że to jest tylko formalność, kiedy pan komisarz wyborczy ogłosi termin. Niestety informacja od komisarza była całkiem inna, że brakuje podpisów prawidłowo złożonych i że brakuje ogłoszenia w prasie codziennej o tym, że taką inicjatywę chcemy przeprowadzić. I to są dwa takie punkty, które uniemożliwiają dalsze kroki w tej sprawie. No i cóż mogę powiedzieć? Co dalej? No, ja myślę, że nie będzie powtórki z referendum, bo takich rzeczy się nie robi dwa razy i na pewno nie w jednej kadencji, więc nie chciałbym tutaj obciążać mieszkańców czy osób, które złożyły niewłaściwe podpisy, czy po prostu z niedbalstwa, czy z nieuwagi, no nie wiem jak to nazwać. Ale są nawet takie podejrzenia, że ktoś tych głosów nam dorzucił w sposób świadomy, głosów takich, w których znajdowały się na tych listach martwe dusze i wobec tego my uspokojeni tym, że mamy grubo kilkaset więcej niż wymagane, uspokojeni tym złożyliśmy u komisarza, no a wynik już, jak mówiłem przed chwilą, jest Państwu znany. Nie będziemy na pewno ponawiać tej akcji, bo to nie spotka się już z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców. Ubolewam, że się nie udało, ponieważ byłem za tym i dlatego się angażowałem w ten pomysł. Byłem za tym, żeby zmobilizować władze powiatu do konkretnych, czy bardziej konkretnych działań w sprawie szpitala. No jedynym takim uważam pozytywnym efektem tego naszego działania jest to, że władze powiatu faktycznie się zmobilizowały i kilka działań podjęły, działań skutecznych, więc cieszę się, że one tam w szpitalu zaistniały. Myślę, że mieszkańcy też to doceniają, ale niestety ja mam takie wrażenie, że nie ciągle jeszcze wszystko zostało załatwione i po prostu czekamy na dalsze kroki. Mam nadzieję, że zarząd powiatu będzie miał na uwadze te dalsze kroki i też pomyśli o przywróceniu tych oddziałów, które są niezbędne, czyli ginekologii, prawda, i położnictwa. To by było dla nas już po prostu pełnią szczęścia, bo wtedy mielibyśmy szpital funkcjonujący w prawie w tej formie, w jakiej do niedawna funkcjonował, a niestety od dłuższego czasu tam były problemy. Stąd ta nasza inicjatywa, która no, nie doczekała się finału, ale jak mówię, są pewne pozytywne zmiany i z tego też należy się cieszyć.